Dzisiaj znów nadajemy z kamerą o 180 stopni odwróconą w Waszą stronę, żebyście mogli zobaczyć nas z trochę innej perspektywy. Mam nadzieję, że ten widok szybko Wam się nie znudzi. Może kilka następnych odcinków bądź kilkanaście spróbujemy nagrać właśnie w tą stronę. Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 348, w którym chciałbym Wam pokazać krótkie spodnie niemieckiej firmy, która nazywa się Engelbert Strauss. Spodnie z serii Motion 2020 w wersji krótkiej, czyli shorty w kolorze granatowym z takimi błękitnymi, fajnymi lub niebieskimi wstawkami, w zależności jak to odczytuję kolory. Dlaczego krótkie spodenki? No bo sami chyba zauważyliście, że pogoda już skłania ku temu, żeby gdzieś tam powoli zacząć zastanawiać się nad spodenkami. Jeżeli lubicie w takich pracować, jeżeli możecie w takich pracować, to myślę, że czas przyszedł, żeby podjąć decyzję o wyborze kolejnych ciekawych spodni na sezon 2019, bo sami zauważyliście, że koszulek jest już naprawdę dużo, a krótkie spodenki, które Wam prezentowaliśmy, no już kilka ciekawych modeli było. Oczywiście, żeby dobrze zaprezentować Wam spodenki, no to będę musiał przenieść kamerę na niższy poziom, a żeby to zrobić, to muszę ją złapać i przetransportować po prostu niżej, żebym mógł dokładnie Wam pokazać te spodenki. Ja dzisiaj krótkie spodenki marki Strauss zestawiłem z moimi sportowymi, cywilnymi butami. Ale oczywiście kiedy idziecie do pracy, no to buty do pracy, buty robocze, buty z podnoskiem bądź spadką antyprzebiciową muszą być. Tutaj nie ma odstępstw, bo zauważyliście pewnie w życiu, że jest najczęściej tak, że jeżeli coś się nie stanie, kiedy macie buty, to na pewno coś się stanie, kiedy tych butów na nogach nie macie. I tak jest prawie ze wszystkim. I czy z dokumentami, do niedawna tak było, zawsze jeździcie z dokumentami, nigdy nie było kontroli, raz wsiądziecie, pojedziecie bez prawa jazdy, to akurat w tym momencie trafił Was, ale nie zbaczajmy z tematu. Co do krótkich spodni marki Strauss, oczywiście materiał 245 gram, gramatura, materiał poliester i bawełna w mieszance, oczywiście doskonale dopasowane, w pasie najlepszy na świecie Flexbelt. Od góry spodni oczywiście elastyczny flex belt, dzięki czemu spodnie rozciągną się z każdym Waszym ruchem. Jak widzicie, jest to co najmniej 10 do 15 cm. Tutaj jest ta kolorowa gumka, która oznacza jakby procent naciągnięcia aż do maksymalnego rozciągu, więc sami widzicie, to jest około 10-15 cm rozciągnięcia się tylko z jednej strony. Dzięki czemu możecie wykonywać wszelkie swobodne ruchy, czy to kłócać, czy klękać, bo jeżeli kucniecie w tych spodniach, prawie nic nie czujecie, jedynie to, że gumki we flexbelt rozciągnęły się i ta powierzchnia spodni zrobiła się trochę większa. Kiedy wstajecie, ona się kurczy, spodnie są cały czas dobrze dopasowane. A więc tak, wracając do samych spodni. Prawa strona spodni, czyli jesteśmy, lewa strona spodni, jesteśmy na lewej nogawce. Na lewej nogawce, oczywiście tak jak w długich spodniach, mamy tą świetną, dużą kieszeń, do której możemy schować swobodnie. Jak widzicie, od góry ładowana mniejsza kieszonka. Tu już widać po wierzchu, że ona jest wykończona materiałem kordura. Ona na całej powierzchni, jak widzicie w środku, wykończona jest kordurą. Dzięki czemu tu swobodnie możecie schować miarę, nawet ostrą miarę, potarganą. Możecie wrzucić tu wiertła, możecie wrzucić ostre śrubokręty, a i tak ta kieszeń zostanie, nic się z nią nie stanie, kiedy jakieś ostre rzeczy do niej wrzucicie. Kolejna kieszonka zapinana na nap oraz mocny rzep. Kieszonka ma jakby dwa razy zamontowany nap, a to po to, że podczas pracy, żebyście nie musieli odpinać co chwilę tej patki, wystarczy ją zapiąć i wtedy macie swobodny dostęp do kieszeni. Nie musicie w ogóle się przejmować tym, że coś z tej kieszeni można wyjąć. Tutaj jest dodatkowa przegroda na długopis, marker bądź cokolwiek byście chcieli tu włożyć. I oczywiście jeszcze jedna kieszonka, mniejsza, na telefon, portfel. Też wykonana w takiej technologii, że można jeszcze odpiąć ten dodatkowy rzep i wsunąć
długi jakiś przedmiot, który chcielibyście tu schować. Oczywiście całość wykonana, podwinięta z materiału kordura, a to dzięki czemu możecie wrzucić ostre śrubokręty, ostre noże, wkręty, wsypać do kieszeni, macie pewność, że ta powierzchnia nie zostanie tutaj rozerwana. Od góry zaczynając, duża, pojemna, zwykła kieszeń jak w spodniach, kieszeń dookoła wzmocniona materiałem kordura, żeby w tym momencie, w tym miejscu, gdzie wkładacie miarkę, gdzie wsuwacie rękę, po prostu często zakładacie coś tutaj, żeby tego materiału tutaj nie uszkodzić. Druga kieszonka, mniejsza albo z troszkę mniejszym wejściem, zapinana na zamek, dzięki czemu możecie tu schować drobne jakieś pieniążki bądź inne rzeczy. Kolejna długa kieszonka, ona jest prawie do tego miejsca, kieszeń na miarę, metrówkę, cokolwiek długiego potrzebujecie tu wrzucić, wykonana oczywiście w całości z materiału kordura. Na dole kieszeń jak w długich spodniach, wykonana cała z kordury, pierwsza kieszeń duża, zapinana na rzep, druga mniejsza kieszonka też zapinana na rzep i jeszcze tu z przodu kieszonka zapinana na zamek, na drobne, na dokumenty, portfel bądź cokolwiek byście chcieli tutaj wrzucić. Oczywiście gumowany znaczek, żeby przypadkiem nikt nie zapomniał w spodniach, jakiej marki dzisiaj pracujecie. Oczywiście na prawej nogawce małe wyszyte logo, tu jest mały taki haft z logiem Strausa, te charakterystyczne trzykolorowa tęcza, która jest znakiem rozpoznawalnym serii Motion 2020. Do tyłu, jak widzicie, do tyłu odepchnięta kieszeń. Na prawej nogawce z kolei jest taka trochę inna kieszeń, ale też bardzo użyteczna i bardzo pojemna. Jak widzicie, kieszenie wykonane z materiału kordura, to nie jest żadna podróbka. Te dwie kieszenie są pojemne. Tutaj przestrzeń ładunkowa jest ograniczona przez to przeszycie, jak widzicie, więc tutaj tylko w ten sposób można ładować, ale kieszeń jest duża i tak jak mierzyłem już któryś raz, to jest 29 cm maksymalna długość przedmiotu, który możecie tu włożyć. Dostęp jest bardzo swobodny, jak widzicie, podwójne obszycie z kordury, żeby tutaj tego miejsca, które jest najczęściej narażone na uszkodzenie, nie uszkodzić jakimiś ostrymi przedmiotami, miarkami czy innymi. Jak widzicie, pojemność jest całkiem duża. Ta kieszeń jest tak naszyta, żeby łatwy był do nich dostęp, kiedy potrzebujecie coś z niej wyciągnąć, jest super łatwy dostęp. Dwie przegrody, jedna druga dłuższa, druga krótsza. Dołem kieszonka niedoszyta, żeby tutaj nie było żadnych naciągnięć, kiedy jesteście w jakiejś tam pozycji zgiętej, żeby nie było z tym problemu. U góry oczywiście jak w zwykłych spodniach, zwykła kieszeń, dość głęboka, do tego jeszcze mała kieszonka. Tak zawsze się zastanawiam, do czego jest ta mała kieszonka, czy w dżinsach, ja w niej noszę kluczyki do samochodu. Najczęściej oczywiście z tyłu dwie kieszenie, jedna kieszeń za. Teraz tył krótkich spodenek. Z tyłu naszyte są dwie kieszenie wykonane z materiału kordura dla lepszego zabezpieczenia wszystkiego, co będziecie mieli w kieszeni, przede wszystkim przed tym, żeby wasze kieszenie zostały porozrywane. Oczywiście jedna kieszeń ładowana od góry bez zapięcia, druga kieszeń po prawej stronie jest zapinana na padkę z rzepem i z metalowym napem. Zapinana na nap, druga kieszeń otwarta, oczywiście dwie w całości wykonane z kordury, żebyście mogli tutaj nawrzucać sobie jakiś śrubek bądź innych wkrętów, żeby nic wam się nie przerwało. Jak widzicie, kieszeń przyszyta, rozszyta na boki, dzięki temu kiedy siadacie, nie siadacie na zawartości kieszeni, tylko siadacie na właściwej części waszego ciała, o której chyba nie muszę mówić. Jak widzicie, spodenki krótkie są na tyle dobrze dopasowane, mają dobrą długość, bo jeżeli podciągniecie je tak powiedzmy do tego miejsca, gdzie nosicie normalnie spodenki, one są trochę na wysokości kolan się kończą, dzięki temu tutaj jeszcze, gdzie jest największy... Ciekawym elementem tych krótkich spodenek jest, oprócz tego, że wewnątrz jest potrójny szew, który tutaj widzicie po jednej ze stron, to jeszcze jest wykonanie tutaj od strony zewnętrznej, gdzie przychodzi wam kolano. Jest ta powłoka naszyta z takiego delikatnego materiału, dzięki temu nie będą wam się wycierały i nie będzie takiego tarcia tutaj w okolicy kolana, gdzie te spodnie najczęściej się przesuwają. To jest taki delikatny materiał jak lycra, bardzo przyjemny w dotyku, bardzo przyjemny dla,
dla ciała. Jakby kontakt ze skórą tutaj został naszyty jeszcze taki miękki, miękki, rozciągający się materiał, dzięki czemu ten kontakt, czy te odczucia, kiedy macie spodenki na sobie, jest naprawdę, naprawdę fajny, szczególnie z przodu, kiedy tutaj jest najwięcej tarcia zawsze i pocierania tymi spodniami. W kroku oczywiście wszyty szew, potrójny szew i wszyty klin, dzięki czemu powiększyło się o jakieś 10 cm miejsce tu. Wiadomo, kiedy kucacie, kiedy klękacie, kiedy potrzebujecie pracować w różnych pozycjach, odczujecie, że ten klin tu jest właśnie w odpowiednim miejscu, bo nawet w takiej pozycji nie macie ściśnięcia waszych najcenniejszych klejnotów, tylko wszystko się tutaj fajnie układa. Dzięki temu przy temu dodatkowemu materiałowi te spodnie są super, super wygodne. No jak widzicie, rozmiar, ja dzisiaj mam na sobie rozmiar 50, pasuje idealnie. Ja mam 1,90 m wzrostu, ważę 87 kg, więc myślę, że możecie sobie zobrazować, jak duże, czy jaki rozmiar spodenek wybrać, żeby on dobrze pasował. Jeżeli chodzi o spodenki, to myślę, że to jest tyle, co chciałem Wam o nich powiedzieć, pokazać, opowiedzieć. Teraz przenoszę znowu kamerę trochę wyżej, żebyśmy jeszcze mogli chwilę się, żebym ja mógł Was widzieć. Ci wszyscy, którzy oczywiście dołączyli do nas po raz pierwszy i oglądają nas po raz pierwszy, przypominam, jesteście na kanale YouTube BalticBHP.pl. Dzisiaj prezentowaliśmy Wam spodenki marki Engelbert Strauss Motion 2020 w takim fajnym granatowym kolorze. Ci, którzy nie do końca wiedzą, co tutaj robią, przypominam, na kanale Baltic mówimy tylko o profesjonalnej odzieży roboczej, najlepszych producentach, akcesoriach, najlepszym obuwiu, rękawicach, wszystkim tym, dzięki czemu praca ma sprawiać Wam przyjemność, dzięki czemu macie czuć się dobrze, dzięki czemu macie bardzo dobrze wyglądać w pracy i żeby odzież robocza pomagała Wam w wykonywaniu Waszych ciężkich zadań, a żeby Wam nie przeszkadzała. Macie pytania? Pytajcie, doradzimy, dopowiemy, powiemy, jak dobrać rozmiar, jak dobrać odpowiednią odzież. Jesteśmy tu dla Was i robimy to wszystko dla Was. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć!